Hejka, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ponownie widzicie widok ten. I dzisiaj, co jest w zasadzie też dzisiaj do mnie doszło, jest to, moi drodzy, nożyk Milteka. Jest to tani nożyk. Nie bez wad, nie bez zalet, ale myślę, że warto o nim powiedzieć, bo on kosztuje niecałe 50 zł. Nieważne, czy weźmiemy z tym sznureczkiem, nazwijmy to, w moro, tak jak ja wziąłem, czy weźmiemy cały czarny. Powiem wam szczerze, że teraz z racji tego, że mam go od kilku godzin, myślę, że jak drugi raz bym kupował, to bym wziął z tym czarnym, bo jednak te moro tu takie wygląda, no jak nie moro, bym powiedział, takie jakby sznurki wyszywane. Myślałem, moi drodzy, że to będzie ładnie wyglądało, ale niestety to tak, no tak średnio wygląda. Nóż sam w sobie, głownia sama jest dosyć ostra. I porównując do noża, który mam również, Dextera zbudowlanego, takiego cwaniaczka, to jest już mój drugi nóż. Mam gdzieś jeszcze poprzedni, ale w poprzednim tutaj chyba jest. Zaraz wam pokażę, co się stało. Jak widać, czubek się po prostu zerwał, dlatego stwierdziłem, że kupię drugi, a dopóki nie kupię jakiegoś lepszego tego typu, będę z tego korzystał. Powiem wam tak, do otwierania, pakowania paczek ten Dextera w zupełności mi wystarczał, ale że chciałem coś ostrzejszego, coś co by fajnie cięło taśmę, bo ten, nie ukrywajmy, jest tępy dosyć, a nim spokojnie mogę tak osuwać i nic mi się nie dzieje, o. Widzicie? On jest bardzo tępy. Natomiast z tym już bym bał się tak robić. No, ten już jest, moi drodzy, znacznie ostrzejszy. Chodziło o to, żeby takim nożem można było ciąć elegancko taśmę. Ponieważ przeważnie pokażę to może na czym by to pokazać? Na chusteczce. No i mi na to jest pasek taśmy. Żeby przeciąć go w ten sposób, to musiałem wbijać się w jedną stronę i w drugą stronę. Było to dosyć uciążliwe. Czemu, moi drodzy, padł wybór na Milteka? Zresztą wam pokażę na głowie, że to jest Miltek. Tak, żebyście widzieli. To jest, moi drodzy, Miltek. O. Dlatego padł wybór, bo jest tani. A druga rzecz, która mnie przyciągnęła do tego zakupu, to widzieliście w moim poprzednim odcinku, że mam Milteka Multitoola. On jest bardzo fajny, spisuje się na razie w porządku. Będę robił o nim w przyszłym tygodniu film, ponieważ wtedy minie pół roku, jak ja go mam, bo mniej więcej pół roku temu się ukazał film z tym multitoolem. I co musiałem tylko w obu tych urządzeniach, nazwijmy to przyrządach, poprawić. Moi drodzy, zwykły klej do gwintów. Nie wiem, czy wy to widzicie. Widać. Nie jest to żadna reklama. Po prostu taki był w moim pobliskim sklepie. Taki mama kupiła po prostu, bo ja chwilowo nie mogłem wyjść z chałupy. Moi drodzy, na czym polegał problem? Po kilku godzinach zabawy tym nożem ta śrubka się poluzowała. On jest teraz mocniej skręcony, dzięki czemu on fajnie tutaj łapie. Nic nie lata. Także wam też polecam coś takiego zrobić. I w tym to samo, moi drodzy, bo po kilkunastu godzinach te śrubki się poluzowały i te. Także to jedyne, co musimy się z tym liczyć, że albo po prostu te śrubki dokręcamy, powiedzmy, dwa razy albo raz w tygodniu, albo po prostu kupujemy, tak jak ja, klej do gwintów. To nie jest jakiś, moi drodzy, wielki koszt. Taka duża buteleczka, która nam starczy z powodzeniem na kilka lat. No może nie na kilka lat, bo nie wiem, do kiedy to jest ważne. I czy to w ogóle ma datę ważności, tak? Tak, ma datę ważności, zaraz luknę. A nie, to jest data produkcji, sorry. 10.2000 rok? O, to już stare jest dosyć. Ale tutaj, moi drodzy, nie widzę daty ważności. Możliwe, że one nie mają daty ważności, ale kupiłem, moi drodzy, czerwoniutki. Jest to najmocniejszy klej do gwintów, jest jeszcze niebieski. I osobiście kierowałbym się, moi drodzy, ku niebieskiemu, ponieważ łatwiej będzie zerwać później tą śrubę do odkręcania, na przykład do wymieniania głowni, czy prostowania tej blachy i tak dalej. Mniejsza z tym.
co za funkcję jeszcze posiada ten nożyk. Mamy krzesiwo, tu już jest troszeczkę starte, ponieważ zdążyłem sobie je przetestować. Mamy gwizdek. Dosyć głośny, wielu ludzi na to narzeka. I moi drodzy, jak ja używałem krzesiwa, żeby sprawdzić. Tutaj mam takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nacięć półokrągłych. Dajmy na to, na te bierzemy sobie, dociskamy mocno. Widzicie, nie za każdym razem to łapie. O, teraz jak widać łapie. O, myślę, że to było widać. Zobaczę później, jak to wyszło na filmie. Ale to krzesiwo, moi drodzy, traktowałbym jako formę gratisu. Gwizdek niekoniecznie, gwizdek czasami może się przydać. Moi drodzy, jak za te pieniądze, za 44 zł, czy tam nawet za 40, bo za 40 już można go kupić z wysyłką na paczkomat, ja że wziąłem za pobraniem, to wyszło te 4-5 zł więcej. 5 w zasadzie, bo 5, piątkę więcej dałem po prostu. Myślę inaczej. Kuriera dałem 15 za wysyłkę i za nożyk, czyli w sumie 45. Sam nożyk nie jest drogi, 30 zł to nie są, moi drodzy, jakieś wielkie pieniądze, a na początek nie kupywałbym jakichś ratów czy coś w tym stylu, bo to są po prostu raz, że drogie pieniądze, a dwa, nie wiemy, czy to sprosta naszym oczekiwaniom. Jeszcze jeden taki szkopuł, który zauważyłem, to po noszeniu tutaj się wytarło. Podejrzewam, że to bardziej się wytrze. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest, z tego nie korzystamy na co dzień. Znaczy inaczej, korzystamy, ale w innej formie, kuchennej bardziej. To, tak jak mówię, to ma mi by służyć do otwierania paczek, do rozcinania taśm, czy do pakowania paczek, bo ja też czasami pakuję paczki. Do rozcinania kartonów też się przydaje. Do rozcinania kopert, akurat do mnie przyjdzie jutro albo pojutrze paczka z Chin. Też będę z nim otwierał. Przetestujemy sobie w zasadzie wszystkie trzy na po prostu kartce papieru. I to nie po prostu, zaraz wam wytłumaczę, jak tnąc. Nie tnąc w ten sposób, tylko tak, na płasko, żeby zobaczyć, czy jest w stanie taką zwykłą kartkę rozciąć. Tu używam normalnej siły, żeby było równo. No i jak widać, kartka jest praktycznie przecięta. Spróbujmy czubkiem samym. No tu już głębiej to się wgryzło zdecydowanie. Czy można to rozerwać? Można to rozerwać. Dobrze, sprawdźmy następny nożyk. Gdzie jest ten Dexter? To był ten, czy to nie ten? Tak, jest ten. Dexter, teraz lecimy Dexter. No i tu już jak widać, ewidentnie kaleczy papier. Spróbujmy teraz tą częścią. Czyli Dexter już jakby przegrywa. Ale tutaj elegancko przeciął. Jak widać, rozciął kartkę. Tym to nawet nie ma co, że tak powiem, wybrzydzać, on rozetnie kartkę. A, widzicie? Lekkie zdziwo. Spróbujmy na dwa razy. No, na dwa razy praktycznie do dechy przeciął, ale to nie sztuka na dwa razy tym przecinać. Czyli Dexter porównywalny, że tak powiem, ten tapeciak do tamtego. Natomiast to no, takie średnie, nazwijmy to. I ostatni nożyk, w zasadzie część, w której jest wyposażony multitool, czyli nożyk. Jego też sobie przetestujemy, żeby mieć jakieś punkty odniesienia. Przeciął prawie do końca, a spróbujmy. To jest troszeczkę brudne, już widzę. Spróbujmy. Aha, tylko że tu tak nie podejdzie, dobra. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieli, ale tutaj już jest problem, żeby dojść, także ja sobie go rozłożę. No i nie przeciął do końca kartki papieru. Tutaj przeciął, tutaj zostało złączone w kilku miejscach. Także tutaj nożyk traktowałbym też tak z przymrużeniem oka w tym multitoolu.
To jest, moi drodzy, ten miltek, o ten, o najlepszy nóż, jaki miałem do tej pory. Głownia, w zasadzie ostrze samo, nie przekracza 10 cm, w zasadzie jest równe 10 cm. I widzicie, jest tak mocno skręcony, że ja go tak ciężko mi jest rozłożyć. A spróbujmy tak. Tak mi się udało, widzicie? Ale widzieliście, jaki zamach musiałem wziąć praktycznie stąd, żeby go otworzyć. Dlatego teraz będę musiał go ręcznie otwierać, łapiąc tu i otwierając. Mamy też klips, tak jak widzieliście. Tutaj mamy tworzywo sztuczne. Tutaj jest prawdopodobnie paracord. Głownia ze stali nierdzewnej prawdopodobnie. Anodowana. No i co? Piszcie, co o tym sądzicie. YouTube'owi to się może nie spodobać, także domyślam się, że moje zasięgi będą w tym momencie obcięte. Których i tak jest mało. No i co? Piszcie, co sądzicie o tym nożyku. Niech też się odzywają ci, którzy go mają. Jakie są opinie, bo jestem ciekaw po prostu. Widziałem na Allegro, jak kupowałem, że są dosyć podzielone opinie, ale ciekawi mnie osób, które korzystają z niego jakiś czas. I korzystają z niego, że tak powiem, przynajmniej raz w tygodniu. Żeby to było obiektywne. I takie, które korzystają z tego przynajmniej no te pół roku, czyli tak jak ja mniej więcej testuję. Chociaż ja częściej używam noża, powiedzmy te kilka razy w tygodniu, ale umówmy się, nie każdy korzysta po kilka razy w tygodniu z noża. No dobra, słuchajcie. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Wbijajcie na inne moje filmy, wbijajcie na kolejne moje odcinki. A w następnym odcinku, to co miało być w zasadzie w tym odcinku, to będzie w przyszłym odcinku, ponieważ jeszcze czekam na paczkę jedną z Chin i dopiero jak ona przyjdzie, będę w stanie nagrać film, ten, o którym wspominałem. Nie chcę zaspoilerować, nie chcę się wysprzęglić, bo no, po prostu to będzie prawdopodobnie ciekawy film. Jest ich dosyć sporo na YouTubie, ale no zresztą zobaczycie. Dobra. Trzymajcie się. Bios.